Mam zrobić jeszcze rysunki przed dniem górnika. Muszę coś narysować. A co uważasz byłoby najlepsze? No, nie wiem, czy narysować ciebie, czy mamusię. No a jak sądzisz, kto tu w tym domu jest górnikiem? Chyba mama. Decyzja ta przyszła w sposób jakiś, może bym powiedziała, romantyczno-młodzieńczy. Był to okres pierwszego roku studiów i praktyki studenckiej, gdzie po raz pierwszy zetchnęłam się właściwie z kopalnią i z dołem. Gdy zjechałam na dół, to praktycznie nie wiedziałam, czy mam zwracać uwagę tylko i wyłącznie na siebie, czy zachwycać się tym, co mnie spotkało. Przechodziliśmy poprzez stare wyrobiska, zaciśnięte, zagniecione, z mnóstwem przepięknych odcisków flory na skałach, właściwie z wyciekami soli na węglu i na skałach. To było coś fantastycznego, to był jakiś taki zaczarowany świat. I 17 lat temu z dyplomem w ręku przyjechałam na Śląsk. Przyjechałam na kopalnię Bobrek i wpadłam od razu w wir pracy i w zasadzie w grono samych mężczyzn. Dzień pracy zaczyna się wcześnie. Budzik dzwoni wyjątkowo natarczywie. Jeszcze tylko śniadanie dla męża i syna. Jeszcze kilka minut dla siebie. Codziennie od lat 17 Walentyna Rasałowa przemierza tę trasę z domu do kopalni. O tej porze ulice miasta migają blednącymi neonami. Niewielu przechodniów. Dopiero przed bramą zakładu ruch. Górnicy śpieszą na pierwszą zmianę lub wracają właśnie z nocnej.